Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest pierwsza środa po pierwszym poniedziałku listopada. W USA trwa liczenie głosów. To amerykański briefing Onetu, czyli wszystko co najważniejsze o wyborach w Stanach. Macie jednoralski, zapraszam. O godzinie siódmej rano czasu polskiego zamknięto ostatnie lokale wyborcze, ostatnim zgłosujących stanów na Alasce. Dzięki wygranym w Karolinie Północnej, Kentucky, Indianie, Virginii Zachodniej, Missouri, Alabamie, na Florydzie, w Tennessee, Oklahoma, Karolinie Południowej, Arkansas, Dakocie Północnej, Dakocie Południowej, Teksasie, Wyoming, Luizjanie, Montanie, Utah, Mississippi, Ohio, Iowa, Idaho, Kansas i Georgii. Donald Trump uzyskał na razie 243 głosy elektorskie, z kolei Kamala Harris triumfuje w Kalifornii, Oregonie, Vermont, Massachusetts, Maryland, Dystrykcie Kolumbii, Delaware, Illinois, Rhode Island, w stanie Nowy Jork, w stanie Nowy Meksyk, Waszyngton, na Hawajach, w Virginii i Colorado. Na razie daje jej to 196 głosów elektorskich. W kluczowym stanie, jakim jest Nevada, pojawił się jednak problem z młodszymi wyborcami, a konkretnie weryfikacją ich uprawnień do głosowania. Jak się okazuje, wielu z nich nie używa fizycznego podpisu, a zamiast tego stosuje wyłącznie cyfrowy. Mamy ponad 11 tysięcy kart do głosowania, które trzeba naprawić, co oznacza, że podpisy nie zgadzają się z tymi w aktach, powiedział sekretarz stanu Francisco Aguilar w wywiadzie dla CNN. W Nevadzie wszystko wskazuje na wygraną Republikanina. Po przeliczeniu głosów prowadzi on także we wszystkich wahających się stanach. Nastroje w obozie Kamali Harris są raczej kiepskie. Na jej wiecu pojawił się Cedric Richmond, wiceszef kampanii wiceprezydent. Zaczął on od podziękowań. Będziemy walczyć o każdy głos, będziemy starać się doprowadzić ten proces do końca. Wiceprezydent Harris dzisiaj nie zwróci się do Was, ale jutro pojawi się przed kamerami, stwierdził Richmond. TUM powoli opuszcza Howard University, gdzie miał się odbyć wiec Wieckamali Harris. Z kolei, jak podaje agencja Reutera, Donald Trump wystąpi dzisiaj na Wiecu i przemówi do swoich wyborców. Śledźcie przebieg amerykańskich wyborów razem z Onet Audio. Do usłyszenia w kolejnych wydaniach amerykańskiego briefingu Onetu. Serwis przygotował i czytał Maciej Jednoralski montowała Jana Cech.